Cześć, witam Cię serdecznie. Dzisiaj mamy kolejną lekcję trygonometrii. No i dzisiaj będzie już coś innego niż było poprzednio. Zupełnie od innej strony spojrzymy sobie na kąt, na to czym w ogóle kąt jest. Bo dzisiaj będziemy rozmawiać o kątach jako o mierze obrotu. Kąt będzie nam mierzył obrót. I to będzie nasza dzisiejsza lekcja cała. I na dzisiaj też sobie skończymy podstawę, więc jeżeli zdajesz podstawową maturę z matematyki, no to dzisiejsza lekcja jest już ostatnią z trygonometrii, możesz iść dalej. A rozszerzenie to zapraszam, jeszcze będzie chyba jeszcze raz tyle co najmniej. Dobrze. Spójrz, tutaj przygotowałem taki układ współrzędnych, bardzo przyjazny, prawda? I co jakby wiemy o tym układzie współrzędnych? Po co go przygotowałem? Zobacz. Będziemy sobie tutaj liczyć takie kąty. Będziemy rysować koło. Okrąg. Narysujemy sobie okrąg i on będzie sobie jakimś tam promieniu, wiadomo. Załóżmy, że tutaj mam. On będzie. Najpierw narysuję, zaraz ci powiem. To jest jakieś R, powiedzmy. Jakieś R. I to R będzie mogło tutaj zakreślać okrąg. Chodzi mi po prostu o to okrąg, dlatego że to R jest jakby o stałej długości i ona może tutaj zakreślać okrąg dookoła, prawda? Tutaj będzie nasze R. Ono zakreśla kółeczkę. I obraca się właśnie. Ważne, żebyś wiedział, ono się obraca w tę stronę. Dlatego, że przypomnę jeszcze przy okazji, jak już przy tym jesteśmy, ponumerowanie ćwiartek w układzie współrzędnym, bo zaraz się do tego będziemy odnosić. Tu jest pierwsza ćwiartka, tutaj jest druga ćwiartka, tutaj jest ćwiartka trzecia, a tutaj jest czwartka. Ćwiartka czwarta. Czwarta ćwiartka, ostatnia. I w ten sposób też się będzie nasz tutaj promień obracał, zakreślając ten okrąg. W ten sposób właśnie. Po tych wszystkich ćwiartkach. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta. No to powinnaś pamiętać już ze szkoły, z gimnazjum też, jak te ćwiartki są ponumerowane. No dlaczego teraz o tym wszystkim mówię? Bo spójrz, tu jest jakiś promień. No i teraz sobie wprowadzimy jeszcze jakby dwie rzeczy dodatkowo do tego. Dodamy sobie jeszcze dwa odcinki. Spójrz, tutaj jak sobie od tego miejsca spuszczę w dół prostą linię, nazwę ją Y. Dlatego, że to jest właśnie ten Y, który jest. To jest długość na osi Y, prawda? Ona jest tutaj tyle właśnie, równa tam 2,5 powiedzmy, prawda? Widzisz to. To jest Y. No i jest jeszcze długość tutaj na osi X-ów. Narysuję ją na niebiesko. I ten odcinek, ten tutaj, widzisz, tutaj po tej osi, to jest mój X. No i dlaczego teraz to mówię? Zobacz. Tutaj jest na pewno jakiś kąt alfa. Tutaj w tym miejscu. Tu będzie jakiś kąt alfa. No i do tego kąta alfa zbudowałem sobie tutaj taki mały trójkącik, prawda? I on ma tutaj kąt prosty. I to R, podczas gdy się obraca, to X się zmniejsza, Y się wydłuża, aż tutaj dochodzi do pewnego takiego krytycznego momentu i tych wszystkich momentach tu i tu zaraz sobie powiemy. I on będzie mi zakreślał tutaj, ten kąt alfa będzie się zwiększał. Tutaj dojdzie do 90 stopni. Widzisz, jak R będzie tutaj. Na osi Y się położy R, to moje alfa będzie 90 stopni. Jak tu się położy, będzie tutaj 180, tutaj będzie 270. A jak dojdzie jeszcze raz, tak domknie się, to będzie 360, kąt pełny, prawda? To wszystkie te kąty pamiętasz jeszcze z wcześniejszych lat szkoły, że tak powiem. I teraz tak, spójrz. Dlatego tutaj małego trójkąta, żeby to się nie pomyliło, będę to pisał na następnym slajdzie i będziemy tutaj sobie wracać. Wyznaczymy sobie wszystkie wartości funkcji trygonometrycznych. I teraz zobacz. W pierwszej ćwiartce, zawsze jakbym nie patrzył, no to tutaj będzie tak, sinus alfa to będzie zawsze y do r, prawda? Bo czy ten y będzie trochę dłuższy, czy trochę mniejszy, to zawsze będzie to y do r. Więc wyznaczymy to sobie, tutaj powiemy tak. Pierwsza ćwiartka. Napiszę sobie na samej górze. Pierwsza ćwiartka. Co mogę teraz powiedzieć o pierwszej ćwiartce? Sinus alfa, moja pierwsza, najbardziej podstawowa funkcja. Sinus alfa, proszę bardzo. Jest równy ile? Y do r, prawda? Sinus alfa jest równy y do r w całej tej pierwszej ćwiartce. Y do r. Czyli to jest y do r. Dobra, mamy pierwszy sinus. Teraz kosinus. Kosinus alfa, może trochę niżej, żeby się zmieścił. Okej, dobra, jeszcze raz. Kosinus alfa. Kosinus alfa. Ile będzie równy kosinus alfa? Spójrz. Kosinus alfa to jest x do r, prawda?
X jest na niebiesko, R na czerwono. Zaraz to napiszę kolorami jeszcze raz. Czyli X do R. X do mojego R. Dobra. No i teraz został jeszcze tangens. No bo kotangens no to jest po prostu odwrotność tangensa. Może potem to jeszcze napiszę. Tangens, jak widzisz, jest Y do X. Prawda? Tangens jest Y do X. Czyli napiszmy to. No, chciałem... Tangens alfy to jest Y do X. Y do X. Dobra. I to są moje, widzisz, w pierwszej ćwiartce wszystkie te wartości. No i wszystko jest ok. Od 1 stopnia do 99, kiedy jest alfa. Wszystko jest jasne i zachowuje się dokładnie w ten sposób właśnie. Sinus to jest Y do R, cosinus X do R i tangens to jest Y do X. No i teraz najśmieszniejsze rzeczy zaczynają się robić wtedy, kiedy osiągamy jakieś wartości skrajne. Czyli na przykład wtedy, kiedy osiągniemy sobie nasz 0. To będzie pierwsza rzecz. 0. Spójrz, co się dzieje. Kiedy osiągamy 0, to Y jest równy 0, prawda? Y jest równy 0. Kiedy R się tutaj położy, kiedy R będzie się tutaj położy na X, czyli będzie tutaj, to jest kąt 0 stopni. I co się dzieje dla kąta 0 stopni dla poszczególnych rzeczy? Spójrz. W zerze stopni, może sobie to oddzielę, 0 stopni. Sinus w zerze stopni, jeszcze raz zobacz, Y będzie 0 wtedy, prawda? X będzie X, R będzie R. X jest 0, Y jest 0, czyli sinus dla 0 stopni jest 0. Prawda? Sinus dla 0 stopni jest 0. Cosinus. Cosinus jest jak X do R, ale zobacz. Kiedy R się położy tutaj, to X będzie miało dokładnie tę samą długość co R. Czyli to będą dokładnie te same dwie wartości. Więc to samo przez to samo to jest 1. Widzisz? Więc cosinus w zerze stopni jest 1. A teraz tangens. Tangens w zerze stopni. Y jest 0, no a 0 przez X jest 0. Czyli tangens jest 0. I to są takie trzy podstawowe właśnie, oddzielę to w zerze. No i teraz zobacz, co się dzieje, kiedy dojdziemy do 90 stopni. Dochodzimy sobie tutaj. R jest tu i mamy 90 stopni dla alfa. No i teraz tak. X jest równy 0, Y jest równy R. Dlatego, że R dotknęło tutaj tego miejsca i R jest dokładnie tyle samo, co wartość dla Y-ów. A X jest 0. Czyli X jest 0, a Y jest równe R. No dobrze. Czyli napiszmy sobie 90 stopni, drugie miejsce. 90 stopni. Sinus. Y do R. Y jest równy R, się położyło na Y-ach, czyli sinus dla 90 stopni jest 1. Teraz cosinus. Cosinus. Cosinus dla 90 stopni. X jest 0. Czyli cosinus dla 90 stopni będzie 0. No i teraz zobacz, tangens. I tu jest ciekawostka, zobacz. Y do X jest tangens. A jak właśnie przed chwilą powiedziałem, X jest 0. Więc Y do X, to ile to będzie? Nie możemy dzielić przez 0, prawda? No więc ten tangens po prostu nie istnieje. Nie ma tangensa dla 90 stopni. Nie istnieje. Po prostu nie liczymy. Oczywiście to się tam mówi, że on rozbiega w nieskończoność i tak dalej, ale na potrzeby jakby naszej tabelki tutaj z wartościami powiedzmy sobie po prostu, że on nie istnieje. Nie ma tangensa dla 90 stopni. Nie ma. Ok. No i teraz spójrz. Określiliśmy sobie skrajności jakby, czyli wiemy, co się dzieje, tak wyglądają w pierwszej ćwiartce. Wszystko jest bardzo fajne. Wiemy, jak się zachowują 0 i 90, no ale wciąż jakby jesteśmy tutaj tylko, w tej pierwszej ćwiartce zamknięci. Co się dzieje, kiedy przekroczymy tutaj tą ćwiartkę i będziemy więcej niż 90 stopni? Kiedy ten kąt się zrobi nam już nie ostry, tylko rozwarty. Czyli będziemy mieli między 90 a 180. No to zobacz. Kiedy będziemy mieli 90 i 180, no to wartość dla Y wciąż będzie ta sama tutaj. Wszystkie one się powtórzą, widzisz? Te Y tutaj. Też będą dokładnie tak samo. Podczas gdy R się obraca, ona dojdzie sobie w końcu tutaj, domknie, tak, że Y będzie 0 i one powtórzą wszystkie te wartości. Ale X-y są tutaj ujemne, więc wszystkie te rzeczy, które mieliśmy wcześniej, teraz dla X-ów, to będą minus X-y. Więc wszystkie dokładnie te same wartości będą tutaj, tylko że
x zamienia się na minus x. No i teraz zobacz, co się dzieje. Dla 90 stopni sobie określiliśmy. I teraz tak, obracamy się dalej. Wszystko tutaj będzie tak. Sinus się w ogóle nie zmienia. Sinus będzie dokładnie taki sam jak w pierwszej ćwiartce. Tak samo się zachowuje, jest y do r. Cosinus to teraz jest minus x do r, dlatego że x przyjmuje wartości ujemne w drugiej ćwiartce, a tangens to jest y do minus x. Czyli spójrz. To jest następna ważna rzecz. W pierwszej ćwiartce wszystkie funkcje były dodatnie. Tutaj są wszystkie funkcje dodatnie. Wszystkie. Na plusie. Widzisz? Wszystkie są dodatnie. Wszystkie. Napiszę to nawet jeszcze. Wszystkie. W drugiej ćwiartce za to... Spójrz. Sinus jest dodatni. Prawda? Bo y była na plusie. R zawsze jest na plusie. No to jest długość promienia. No nie może być promień ujemny. Ale x jest ujemny i x tutaj też jest ujemny. Więc cosinus i tangens są ujemne. Więc w drugiej ćwiartce dodatni jest tylko i wyłącznie sinus i nic więcej. Sinus napiszę. Będę pisał to, co jest dodatnie tutaj. I teraz zobacz. Zanim przejdziemy do trzeciej ćwiartki, policzymy sobie tutaj następną naszą skrajność. Dla 90 już wiemy, 180. Spójrzmy, co się dzieje w 180 stopniach. 180 stopni. R dotknęło tutaj. No i teraz wiemy, że tak. Y jest równy 0. Nie ma y. A r jest równe minus x, prawda? Bo tu było x, a on przeskoczył tutaj i r jest równe minus x. Widzisz to? R jest równe minus x. No dobra, napiszę to. Tutaj będzie minus x. Minus x. Y jest równe 0, r się tutaj dotknął, tutaj dotąd, więc mam y 0 i r równe minus x. Dobrze. Y jest równe 0. No więc sinus 180 stopni będzie równy 0. Jako, że y jest równe 0. No dobra. Y jest równe 0. Więc sinus też. Cosinus teraz. Cosinus to jest x do r, ale x to jest teraz minus x, bo jak powiedzieliśmy sobie, jest ujemne, więc minus x do r, który jest równy też... r jest równy x, bo r nie może być ujemny. R jest równy długość x, a x jest równy w tej chwili jakby minus x. Widzisz, o co mi chodzi? R jest cały czas ten sam, r jest dodatni, bo r jest promieniem, ale x teraz przeszły na ujemną wartość i r ma taką samą długość jak x, tylko że x jest ujemny, więc to jest i minus x do x, więc cosinus 180 stopni jest minus 1. Rozumiesz dlaczego? Widzisz jakby dlaczego, skąd wziąłem to? R ma tam samą długość co x, bo dotknęło do osi tej, do osi x-ów. Więc r jest, zrównało się wartością z x, ale znak mają przeciwny. Dlatego r, x do r jest minus 1. No i teraz tangens. Tangens, y jest 0, więc x mnie tak naprawdę nie interesuje. Po prostu 0. 0 przez cokolwiek to 0, prawda? No dobrze. No więc wyznaczyliśmy sobie, już mamy drugą ćwiartkę. No i teraz wejdźmy sobie w trzecią ćwiartkę. Trzecia ćwiartka. Co tutaj się dzieje w trzeciej ćwiartce? W trzeciej ćwiartce x są wciąż ujemne i teraz y zaczęły być ujemne. Widzisz, czy mam i y i x ujemne. No i co się tutaj dzieje? W trzeciej ćwiartce y ujemne, więc sinus też jest ujemny. Widzisz, bo jest minus y do r. Cosinus jest ujemny, bo jest minus x do r. A tangens? W przypadku tangensa to jest minus y do minus x, czyli te minusy się zniosą. I tangens właśnie będzie tutaj dodatni. I tangens jest jedyną funkcją, która jest dodatnia w trzeciej ćwiartce. Tangens. Dlatego, że to jest minus x do minus... to jest... Przepraszam. To jest... minus y do minus x. Minus y do minus x, czyli to jest dokładnie to samo co y do x. Bo minusy się zniosły. Dlatego tangens jest dodatni w tej ćwiartce. Widzisz? No i teraz zobacz. 180 zdjemy. I co się teraz stanie w 270? W 270 r zrówna się z y, więc r będzie równy y, tyle że na minusie, a x będzie równy 0. Czyli odwrotna sytuacja niż jak mieliśmy w 180. Zobacz. Y w tej chwili jest równy r, tylko że y jest ujemny, tak? R jest równy minus y. X jest równy 0. Więc y jest równy, to jest teraz minus y. R jest równy y, bo ma tę długość, ale r jest promieniem, więc musi być na plusie.
Więc sinus to jest minus y do y, czyli minus 1 dla 270 stopni. Minus 1. Dobrze, spójrzmy teraz na cosinus. Cosinus to jest x do r, no a x to jest 0, więc to jest po prostu 0. Cosinus 270 stopni to jest 0. No a teraz tangens. Tangens to jest y do x, przy czym x jest równy 0, no więc tangens 270 stopni również nie istnieje. Nie mamy tangensa zarówno dla 90 stopni, jak dla 270 stopni. Po prostu nie ma tych. Nie określamy. Te funkcje są nieokreślone, bo dzielimy przez 0. Nie wiemy, ile to jest, cokolwiek podzielić przez 0. No i tak sobie właśnie to wyznaczyliśmy tutaj, jak widzisz, dla ćwiartki trzeciej. No i teraz ostatnia, czwarta ćwiartka. Jak będą wyglądały wartości tutaj? Tutaj x wraca nam już do żywych, że tak powiem. Nie, wraca po prostu, osiąga wartości dodatnie tutaj, w czwartej ćwiartce. No a y wciąż pozostaje ujemne. Co teraz się dzieje? Y jest ujemne, x jest dodatnie. Spójrz. Mam dodatniego x. Więc tak. Y do r, y jest ujemne, więc sinusy będą ujemne w czwartej ćwiartce. Kosinusy teraz. Kosinusy będą dodatnie, dlatego że x jest dodatni w czwartej ćwiartce. A tangens? Tangens to jest y, który jest teraz ujemny, przez x, który jest dodatni, więc tangensy też będą ujemne. Więc jedyną dodatnią funkcją w czwartej ćwiartce jest kosinus. Kosinus. Jeżeli to jeszcze rozszerzymy, zróbmy sobie, że kotangens niech będzie. Kotangens alfa jest równy, w takim razie będzie x do y, prawda? Bo to jest odwrotna funkcja do tangensa. No to tangens i kotangens będą zawsze miały dokładnie takie same znaki, prawda? Tangens i kotangens będą miały te same znaki i tutaj sobie w takim razie dopiszę jeszcze kotangens. To się utworzyła taka fajna rymowanka, zaraz ci powiem. To właściwie nie jest rymowanka, ale w ten sposób możesz sobie zapamiętać. Jak zapamiętać znaki w poszczególnych funkcji w każdej z ćwiartek? W pierwszej wszystkie są dodatnie, w drugiej tylko sinus, w trzeciej tangens i kotangens, a w czwartej kosinus. Sam się uczyłem z tej rymowanki i powiem szczerze, że rzeczywiście pozwala zapamiętać wszystkie te wartości, także będziesz wiedział jakby jaki jest znak danej ćwiartki. Zaraz ci powiem jakie jest dokładnie praktyczne zastosowanie tego. No to napiszmy sobie w takim razie, skoro dodałem tego kotangensa, no to teraz mamy tak. Odwrotność tangensa, więc jak widzisz, dla 0 stopni nie mamy kotangensa, nie istnieje. Dlatego, że to jest 1 przez tangens, czyli 1 przez 0, więc nie może być. Tutaj, gdzie nie wiedzieliśmy, ile jest tangens, to kotangens jest 0. Tutaj nie wiemy, nie istnieje i jest 0. Jak widzisz, one się tak przeplotły nawzajem. Dlatego, że to jest 1 przez drugie. Kiedy jeden jest nieokreślony, to drugi jest 0, dlatego że tu dzielimy przez 0, tu 0 dzielimy przez coś innego. I one tak się wymieniły tymi wartościami. Tutaj, gdzie jest n, to znaczy, że on nie istnieje. Po prostu nie wiemy, jaka jest jego wartość w tym miejscu. I zobaczmy jeszcze ostatni nasz przypadek. 360 stopni. Ale zobacz, w 360 stopni tutaj nam się to domknie i będę miał dokładnie tyle samo, co dla 0 stopni. Czyli 0 stopni i 360 stopni. Tu sobie może dopiszę takim, nie? 360 stopni, to jest już to samo. I one się potem będą powtarzać, to jest też bardzo ważne. Zobacz. To powiemy sobie jeszcze w następnej lekcji, ale to dzisiaj tylko tak trochę napomnę, że te funkcje powtarzają się co 360 stopni, wszystkie wartości funkcji się powtórzą. Widzisz? Czyli sinus na przykład 30 stopni, to jest dokładnie to samo co sinus 390 stopni. Dlatego, że to jest sinus 30 plus cały obrót i będziemy dokładnie w tym samym miejscu, widzisz? Czyli jesteśmy jakby tylko w 360 stopniach się zmieniają te wartości, a potem wracają do tego samego miejsca. I z którego miejsca mnie zaczął? To jest przecież okrąg, prawda? Nie ma znaczenia. To po 360 stopniach wracam jeszcze raz do tego samego miejsca. Więc wartość się powtarza. To jest jakby stąd się to bierze, że one się powtarzają. To zaraz ci jeszcze powiem, że skąd dokładnie, jak to wynika, skąd to się bierze i tak dalej, i tak dalej. Porobimy sobie zadania. To jest dopiero takie wprowadzenie, to w sumie podzielę tę lekcję na dwie części, bo już widzę, że zbliżamy się do 20 minut, a nie chciałem tego robić zbyt długo.
Więc w następnej lekcji jakby pokażę Ci parę zadań z tego i po co to wszystko teraz wyliczaliśmy, te wartości dla funkcji rozszerzyliśmy sobie dla 360. Jeżeli jesteś na podstawie, to tak naprawdę w tym momencie już pewnie się pożegnamy. Chyba, że chcesz jeszcze sobie zobaczyć ten następny film, żeby sobie ułożyć to, co teraz tutaj powiedzieliśmy. Ale właśnie rozszerzyliśmy nasze, na podstawie musisz wiedzieć tylko do 180, nie wiem akurat dlaczego do tylu, no ale dobra, tak już jest. Musisz znać wartości dla 180, więc po prostu wiedz, kiedy się znaki jak zmieniają. Po prostu określiliśmy sobie dzisiaj kąt, nie jako trójkąt, nie stosujemy już tego jako definicję trójkąt, tylko po to, żeby określić ten kąt jakby dla wszystkich stopni. Nie musi to być, bo w trójkącie możemy mieć maksymalnie 89, prawda? Nie mogę już nawet dla 90 zdefiniować, bo byłoby to geometrycznie niemożliwe. Do tego zostało wprowadzone takie pojęcie właśnie, że kąt jest jakby miarą obrotu i mierzę, jak dużo się obróciłem w układzie współrzędnym. I na bazie tego właśnie teraz zbudowaliśmy sobie takie zależności i będziemy potem z tego liczyć i używać właśnie tego naszego kółeczka tutaj bardzo, bardzo często. Na dzisiaj to koniec. Dziękuję Ci za obejrzenie tej lekcji. Jeżeli Ci się podobało, to zachęcam Cię oczywiście do subskrypcji naszego kanału oraz do polubienia nas na Facebooku. Nasz adres na Facebooku to facebook.com/aplusnauka. Wszelkie pytania możesz nam zadać pisząc do nas na maila a.plus.kontakt@gmail.com. Zapraszam Cię również do obejrzenia następnej lekcji. Pozdrawiam.